Siemaneczko, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy. No i co, znajdujemy się dzisiaj w CSGO, ponieważ został ostatnio dodany właśnie nowy major, jakim jest oczywiście Star Ladder w Berlinie 2019. Tak wyglądają tutaj drużyny, które uczestniczą w tym turnieju. Tak wyglądają naklejki, więc są one w miarę spoko. Viewer Pass kosztuje 40 zł prawie, a ta lepsza wersja z żetonami trzema właśnie 68 zł, co dają te żetony? Te żetony dają wam po prostu jeden żeton, to jest jedna możliwość odebrania właśnie paczki suweniru z dowolnego meczu z tego turnieju, z dowolnej mapy. Więc ja tych żetonów mam 4, ponieważ dostałem tutaj za ulepszenie żetonu na srebrny i jeszcze mogę dwa takie zdobyć, kiedy ulepszę na złoty bądź diamentowy, więc tak to się tutaj prezentuje. Możemy ustawić również tutaj graffiti team za darmo, które będziemy mogli używać na meczach, i konka również z drużyny przy właśnie Steam TV, więc to daje nam viewer pass. Jeszcze na starcie odcinka giveaway, powiedzmy na tą AWP gorączkowy sen za jakieś 20 zł mi się wydaje, że ona jest. Więc jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić oczywiście łapkę w górę, napisać propozycję na kolejny film jakiś, nie wiem, może sposób na zarobek czy coś innego, i obejrzeć film do końca, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne. No i co, przechodzimy sobie tutaj do Pikema, tak się tutaj prezentują te drużyny, jak już wcześniej wspomniałem, które uczestniczą w fazie pretendentów. No i co, obiorę teraz inną taktykę, której nie wiem czy obierałem ją na poprzednich majorach, aczkolwiek dam tutaj, że do wyjścia samych pewniaków jak na razie. I według mnie to jest oczywiście Vitality, no to jest pewniak do wyjścia, jak tutaj coś nie wyjdzie, no to będzie dość zabawnie. G2 Esports również. A, i jeszcze muszę wspomnieć, że trzeba tylko 5 drużyn wytypować, żeby właśnie zaliczyło nam to zadanie, więc dalej daje Mousesport oczywiście, Energy, również tutaj North, i czekajcie, czy tu jeszcze są jakieś drużyny? Dałbym tutaj Furię, aczkolwiek, no nie wiem naprawdę czy dawać Furię, bo to jednak są Brazylijczycy, ale ja tutaj jednak dam Hellraisers, pomimo tego, że no to jest już inny skład. I dam Tailu, bo na to Tailu tak zawsze, no wiecie, zawsze na nich stawiam po prostu, na Chińczyku, więc tak się prezentują moje typy, takie obvious do wyjścia, więc tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jeszcze dwa w zapasie i na 3-0 damy Crazy, bo Crazy to jest dobra drużyna. I na 0-3 damy Dream Eaters, więc tutaj daliśmy samych pewniaczków, ale te pewniaki no nigdy 3-0 nie robią praktycznie. No może jeden pewniak robi jednak to 3-0, ale no to jest jednak ciężko wytypać, a ja wolę jednak tutaj takie safe picki dać, więc co robię tutaj sobie, czekajcie, aktualizuję typy, tak to się prezentuje, więc wystarczy tylko, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, te pewniaki nie zawiodą i już tutaj będę miał zaliczone to wyzwanie. I co, robię sobie oczywiście tutaj pamiątkowego screena z tym, bo zawsze tak robię. No i co, przypominam oczywiście, żebyście brali udział w konkursie na AWP Gorączkowy Sen. Możecie się pochwalić, jak wam idą na razie te wyzwania wszystkie. No i co, ja już się będę z wami żegnał. Zostawiacie oczywiście subskrypcję i dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.